poniedziałek. Zobaczcie, Cadillac jaki ma zasięg na pełnym teraz. Dzień dobry. Poniedziałek dzisiaj, 8 chyba, zaćmienie słońca. 8 kwietnia. Jadę na domek na trudne czasy, jeszcze dokończyć pakowanie. Jest rano, 9 godzina, bo wieczorem ostateczna transakcja ma się odbyć. Więc no, już chcę być przygotowany do oddania kluczy. Ciepło, 15 stopni na krótki rękaw i na krótkie spodenki. To na razie tyle. Widzimy się w domu. A po drodze deszczyk zaczął padać. Niedobrze, niedobrze. Aby nie lało moc miejscowość. Po błocie. No, to adekwatna nazwa do terenu. W samo błoto. A po błocie to nie wiem kiedy jest, chyba w lipcu. Dojeżdżamy do domeczku na trudne czasy. No, przedostatni raz chyba, tak mi się wydaje, oficjalnie. Sucho tutaj nie padało wcale, chociaż po drodze, jak widzieliście, coś tam kapało momentami. No, zobaczymy dokąd dojadę, raczej do działki nie, ale tak jak wczoraj postawię, jadę pod ten zjazd, zobaczyć jak tam kolejny, czy duże, czy małe. Jak nie, to się tutaj zaparkuję w tą boczną dróżkę. Oj, 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 jak tu wygląda. No nie najgorzej, nie najgorzej. Tu chyba jadę powoli, bo woda nie stoi w tych zagłębieniach, więc powoli jadę. Zjeżdżam sobie, zjeżdżam. O, miękko, czuć, że mięciutko, ale pomalutku. No, powoli schnie tutaj. Widzicie, jest kwiecień, któryś tam ósmy chyba. I dopiero powoli można jako tako doćłapać się tam, co nie znaczy, że pod samą działkę. Więc sobie staniemy tutaj. Cyk. O sobie kartkę zawiesił, nie chcę pokazywać danych, żeby dzwonić klucz pod numerem do odbioru telefonu. No. Cisza. Spokój, wiatr trochę mniejszy, ale chłodna, bo 15 stopni. Chłodno. Dobra. Bierzemy woreczki, bo w woreczki trzeba popakować graty w domku, nie? I poprzenosić do garażu. Garaż mam do dyspozycji do końca czerwca jeszcze, żeby przechować te swoje klamoty. Gdzie jest te woreczki? Gdzie są woreczki? Tutaj. O, dobra. Bierzemy. Jeszcze pokażę wam ostatni raz ścieżkę. Tutaj trudno było zawsze podjechać, pamiętają widzowie starsi, że walczyłem tu kiedyś, wyjeżdżałem pod tą górkę, bo to nie widać, ta kamera nie oddaje. Półtorej godziny chyba zimy jakiejś, którejś ostatniej czy przedostatniej. Nie mogłem się tu wyczłapać normalnie, ryłem, samochód niszczyłem. No nic, było, minęło, nie? No, wędkarze, widzę już tam. Krzesełko stoi, samochód jakiś stoi, gdzieś tam. O, kaczka lata. No, tu już by dojechał, cholera. Bramę postawili normalnie pod działkę, by dojechał. I witamy domeczek. Oczywiście bratki, samosiejki, zobaczcie jak ładnie się tu rozrosły, a wszystkie skrzynki wypadły chyba nasiona, bo tu stała zeszłej wiosny. Pięknie. No i widzicie, idę z powrotem do auta.
bo zapomniałem kluczy od domku. Taki brak dojazdu, brama po drodze, to przeszkadza, ale już mi chyba obojętne, bo ewentualnie będę musiał tu podjeżdżać, żeby ten garaż, zawartość garażu przewieźć w nowe miejsce. Nowe miejsce urodzi się konkretnie jutro. Jutro jest wtorek. O 12:00 akt notarialny podpisujemy, umowę taką przedwstępną. Jako że ostateczna umowa będzie podpisana jak... Czy umowa? Ostateczny akt notarialny. Jak gmina zrzecze się prawa pierwokupu, bo ta działka pod lasem takie zastrzeżenie posiada. Teoretycznie to jest formalność. Tak sprzedający twierdzi, ale zobaczymy. Brama fajna, suwana, taka w krzakach zarośnięta. Kawał metalu, kiedyś taką miałem w domu. No, ona jest oparta chyba. Jeszcze by z niej coś było. Dobra, no i takie chłażenie w tą i we w tą. Cóż, trzeba się poruszać na świeżym powietrzu, nie? A tutaj kwiatki pachnące. O, pięknie. Mam plan. Brama się kończy tu. Trochę tu podsypię. Przejadę sobie tędy, tej boczkiem tam. Troszeczkę wyrównałem. Mam nadzieję, że wyjadę. Przejadę. No, i od grudnia pierwszy raz uda mi się pod działkę dojechać. Jeszcze tu jest tak niebezpiecznie, trochę mokro, ale mam nadzieję, że się wyjedzie. Okej, przynajmniej blisko. Ostatni dzień w zasadzie udało mi się podjechać, widzicie, pod garaż. Dobra, woreczki leżą. Trzeba pakować. Wczoraj tutaj oglądający byli. Oglądać w sensie kupujący byli. Zobaczyć, jak tu pięknie jest w domeczku. Jeszcze ostatni rzut. Zobaczcie, posprzątane wszystko. Szafek muszę opróżnić tych tutaj. Tutaj ciuchów trochę. No i te wszystkie tutaj koce, poduchy. Tak się umówiłem. I książki, widzicie, tam w górę zabieram. Nie pobrudzę chyba. O, ile tego tutaj, panie, jest. Jeszcze śpiwory. A przed chwilą z Ewą żeśmy to prali wszystko. Kocy, kocyczków, panie. No cóż, trzeba będzie układać wszystko w domu, a z domu też się wyprowadzamy przecież do końca maja jeszcze teoretycznie, bo może coś się zmieni w tym względzie, bo domu jakby nie będziemy mieli wybudowanego do końca maja na pewno. Może do końca czerwca się uda. To jest mało prawdopodobne. Znaczy, to już jest więcej prawdopodobne. I poduszeczki zabieramy. Pyk, pyk. Wszystko w zasadzie nowe. Z kupującymi umówiłem się, że materac zostaje. Dobra. To bołeczek. W tej szafie to trochę mam tych gratów jeszcze. Kurtki, kurteczki. Oczywiście większość ciuchów mam już u Ewy, nie? W mieszkaniu. Naszym. Ja wiem, że wam nie pasuje, że mówię, że nasze. Ale co tam? Możecie sobie pomarudzić tylko. O, dobra, tutaj. Panie, kurteczka, skóra. Skóra z lat 90. O, 2000. Początki, 20 lat ma ta skóra. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Jakieś koszulinki. Polo koszulki, których nie lubię nosić. Więc nie wiem, po co je zabieram.
No i taki pokrywek z ściuchami. O, to wezmę chyba do domu. Widzicie, ładnie się spakowało. O, taki woreczek. Wieszaczki też, wszystkie typowe, wezmę nietypowe, nie? Jak się wypasowały. Kupiłem kiedyś ze 100 sztuk na Allegro. To zostawimy. Tyk. Woda. Ręcznik. No, książeczki jeszcze Ewy. Nasze w zasadzie. Medyczne wszystkie. Jest ich trochę i są takie ciężkie. O, encyklopedie. O Boże, no, no nie wiem czy to. I tak się kończy historia domku na trudne czasy jeszcze, nie? Jeszcze tam pogadankę opowiem wam, jak ja to czuję, jak myślę, co myślę na ten temat. O kurde, nie no, chyba na dwa worki to nie, chociaż ten to będzie ledwo do uniesienia. O jasna dupa. No, także jeszcze nie skończyłem, czyli jeszcze wam powiem, jak ja to czuję wszystko i co o tym myślę, o tej przeprowadzce. O, jak mnie wybyka. No dobrze. Chwila ciszy. Nad domkiem na trudne czasy. Bo co? No kończy się epoka domku na trudne czasy w wersji pierwszej. Jak pamiętają starsi widzowie, teraz minęłoby 2 lata, jakbym tu mieszkał. Mieszkałem dokładnie 1,5 roku, około 500 dni i nocy. W mrozie, minus 21 tutaj zanotowano. Zanotowałem ja najzimniejszy dzień czy noc, to była poranek. Różne wichury, sztormy, to może nie, bo to nad morzem, ale no, nieprzyjazne warunki atmosferyczne. Brak dojazdu prawie, że tutaj, jak wiecie, borykałem się z tym zawsze i prawie codziennie. I co? Piszecie, że tanio, że szkoda, że tyle roboty. I tak dalej. A ja powiem wam, jak ja myślę. Ja myślę, że w życiu nieważne są materialne rzeczy. Kompletnie nie żałuję, że zostawiam to, sprzedaję. Oczywiście, nawet to się nie zwróci w żaden sposób, ale zyskałem tu bardzo, bardzo dużo takiej pewności siebie, której mi i tak nie brakowało, ale wiem, że człowiek może, jak chce, zrobić kompletnie wszystko. Oczywiście bez przesady, kompletnie wszystko. No i ja to zrobiłem. Pobyt tutaj to była taka jakby moja terapia? Nie wiem, chyba nie. A może tak? Nie wiem, jak psycholodzy na to spojrzą. Być może tak. Terapia od czego i od czego? Moja historia życia jest dosyć skomplikowana, a zarazem prosta dla mnie. Być może musiałem i podświadomie dążyłem do tego, żeby się odizolować od społeczeństwa na bliżej nieokreślony czas. I właśnie to miało miejsce. Te odizolowanie tutaj w tym miejscu. Stworzyłem sobie taką enklawę swojej siebie tutaj. Enklawa siebie, swojej ciszy, swojego spokoju, swojego oddalenia od cywilizacji. Oczywiście, jak wiecie, jeździłem codziennie, w zasadzie byłem w mieście. Ale jednak jak tu wracałem i czasami bywałem tutaj pełne doby, bo nie musiałem jechać, no, tu poczułem jakby smak wolności i niezależności od takiego materializmu jakby. Zupełnie inaczej ostatecznie widzę świat. Może nie ostatecznie. I no, to był bardzo, bardzo dobry czas i taki, jakby to powiedzieć,
bogaty, ubogacony w doznania takie wewnętrzne, tak? A nie materialne. Dlatego kompletnie nie żałuję tutaj ani grosza, który włożyłem, bo to było właśnie, że kompletnie nie żałuję ani złotówki, którą włożyłem tutaj, bo wkładałem ją w samorozwój, tak? No i tak ja to traktuję. Ja tu zyskałem bardzo dużo jako człowiek. No, co tu dużo gadać. Wydaje mi się, że jestem o parę kroków dalej w rozwoju osobistym, niż byłem przed przybyciem tutaj. Dzisiaj mamy 8 chyba kwietnia 2024 rok, 24 rok. Kończy się historia po 2 latach praktycznie. Oczywiście budowanie rozpocząłem wcześniej, ale całą historię macie na YouTubie nawet i na TikToku, kanał Domek na Trudne Czasy. Dzisiaj mam nadzieję, że wieczorem otrzymam do końca zapłatę symboliczną. Jakieś myszony. Symboliczną za to wszystko. Zostawiam jeszcze graty w garażu dużym. Jestem tak umówiony z zakupującym, że sobie mogę trzymać je do końca czerwca. Może to przedłużę jeszcze o miesiąc. I tyle. No i stąd graty już przeniosę, mam nadzieję, do swojego garażu na ziemi, która jest kupiona na własność. No i będziemy tam razem wspólnie z Ewą budować domek na trudne czasy w wersji drugiej. Przy lesie, tak jak żeśmy oboje marzyli, bo to właśnie się teraz dzieje. Tak, czyli każdy z nas osobno, a teraz razem marzyliśmy i marzymy, właściwie to się realizuje, o domku na nie na trudne czasy, ale chyba nazwa zostanie kanału. O domku pod lasem, w życiu w ciszy, w spokoju. Całkiem oddaleniu od ludzi to niestety nie będzie, ale może i w pobliżu, jak są jakieś domy, niewiele ich tych domów tam jest, to też może i dobrze. Także oglądajcie kanał, oglądajcie kanał, subskrybujcie i tyle. Także pozdrawiam być może ostatni raz z wnętrza domku na trudne czasy. Niczego nie żałuję. Hello! Jeszcze wspomnę o tym fakcie, że tutaj również bywała Ewa. Poznaliśmy się w lipcu ubiegłego roku poprzez media społecznościowe, może tak. No i mamy teraz swoją wspólną drogę, wspólny cel w realizowaniu swoich marzeń, bo myślimy bardzo podobnie. Z różnicami na żeńskie i męskie widzenie świata. Także chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Jeszcze raz dzięki. Może trochę taki sentyment jest w tym momencie. No. Ostatni rzut oka, kamery. Bardziej w celu już tutaj, w jakim stanie zostawiam domek. Bo nowi właściciele robili zdjęcia wczoraj. Czegoś tutaj im nie zabrałem ponad to, co było ustalone. A, zobaczymy, czy w szafce coś, ale chyba sprzątałem 2 dni temu. Tak, to już zostawię te olejki pachnące. Cudowne, tylko one trochę chemiczne. Proszek do prania też zostawię. Tutaj ludzie zrezygnowali podobno, bo właściciel ceny podnosi. No, tak to wygląda. Moja graciarnia, fotowoltaika zostawiam, lodówkę zostawiam, beczki 2 zostawiam, ławkę zostawiam, bo za ciężka, zrobię sobie nową. Moją sosenkę niech rośnie zdrowo, czereśnie, będę musiał jeszcze drzewa posadzić. I jak widzimy, ładnie, ładnie już tutaj borówki idą, pięknie. No, w tym roku będzie owoc. Nie doczekałem się w zeszłym roku. Więc ktoś będzie z tego korzystał.
troszkę gratów na zapleczu domku. I Wilson mi towarzyszył tu od samego początku. I zmykam do miasta, bo dużo spraw jest do załatwienia dzisiaj. Jeszcze raz tu powrócę, ale już z nowymi właścicielami prawdopodobnie. Wieczorową porą. Być może ostatni raz zamykam tą budę. Odjazd od góreczkę tutaj. Człapie się Cadillac. Zobaczymy, czy mi się uda teraz przejechać tutaj koło tej bramy, bo tu widzicie, brama jest. Trochę tu podsypałem, żeby przejechać. O kurczę, to nie będzie takie hop. O, widzicie kąt natarcia, powiem wam, bo tutaj muszę odłożyć telefon. Zjeść coś, kasyna, a prace polowe się rozpoczęły. Dobra, mięsny Dominik, trzeba kupić coś. Dobra, żebra wieprzowe i udka z kurczaka. Patrzcie, jakie mięsko ładne, żebra wieprzowe. Cieplutkie jeszcze. Rzucamy śmieci przy okazji. Oj, zamknięte, panie. Wziąć telefon, bo przelew trzeba wykonać do wykonawcy domku. Panie zielonka, dobra, to też tą żółciaka tego. Już który to raz. To całe można wyrwać. Przy okazji kocyki weźmiemy do pomowy. Wybierzemy po raz enty. Poskładamy do przeprowadzki. Ten dupek jeździ i kasuje zaparkowanie złe z kamerami. Albo za nieopłacenie. No i znowu lewinko. Po 17 godzinie. Dzisiaj, teraz spotkanie za godzinkę z kupującymi, no w celu ostatniego, już ostatecznego rozmówienia się, powiem tak. Idziemy do Kruszka jeszcze, kupimy kefirek, piękne słońce, zobaczcie. Piękne słońce, ale zaćmienia nie widzę, jest 17:25. Teraz mogę trochę więcej pokazać. Zobaczcie, jak tu jest. Schodzę inną drogą, bardziej suchą, nad samo jezioro. Chociaż tutaj jak pada, to też właściwie nie można podjechać. Aczkolwiek troszeczkę lepiej niż z tamtej strony. Tam. No, wiosna. Cieplutko, piękne słońce. Czy zaćmione? Nie widzę nic tam. Wiecie, zaćmienie słońca, bo kończy się pewien etap historii. Co za fachowe podpory tu są. Takiej holenderki. Instalacja kanalizacyjna wzorowa. Już kiedyś pokazywałem, ktoś rozpoczął dobrze, ale niezbyt skończył. Szkoda, bo fajnie się to posuwało swego czasu, ta budowa. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Okna fajne. Takowe właśnie. O. Zrobię jeszcze obchód jeden.
Tu już trochę przeschło. Już prawie można by było jechać, ale miękko. Strasznie. No już fajnie, fajnie nad jeziorkiem. O, na moim pomoście wędkarz, na moim w cudzysłowie. Idziemy tutaj zobaczyć, co tu słychać. Ostatni moment, gdy jestem tutaj na domku na trudne czasy. I tak właśnie kończy się historia dwuletnia w zasadzie tego domku i przybudówek. Tak, dzisiaj już jestem po transakcji. Dzisiaj jest poniedziałek, wieczór, zachód słońca. Jeszcze nie widać zaćmienia. Także widzowie TikToka znają mnie lepiej niż widzowie YouTube'a. Ale zapraszam widzów TikToka na kanał na YouTubie Domek na trudne czasy, ponieważ tam będzie kontynuacja. W czerwcu będziemy budowali domek drewniany również, tylko już taki pełnoprawny, aczkolwiek mały. I też nazwiemy go Domek na trudne czasy w wersji drugiej. Ostatni rzut okiem. Już mam wybrane wszystkie rzeczy prywatne. Zostało wszystko to, co zostało uzgodnione, to zostaje. Także dziękuję oferentom, dziękuję i przepraszam wszystkich, którzy na priv pisali. Nie mogłem odpisywać, bo do końca nie byłem pewny, czy kupujący dotrzymają słowa. Okazuje się, że dotrzymali. Żegnaj, domku.